Słuchajcie, zanim zaczniemy podniecać się nowym anamorficznym obiektywem, który najprawdopodobniej wejdzie już w listopadzie, będzie to pierwszy anamorficzny obiektyw dla dronów, dla Mavica 2 Pro i dla Mavica 2 Zoom. Może parę słów na początek na temat aspect ratio, czyli współczynnika proporcji. Zwykle ten współczynnik wynosi 16:9, on w tej chwili jest najpopularniejszy ze względu na właśnie przekątne i gabaryty ekranów najpopularniejszych, ale też stał się popularny dzięki temu, że właśnie telefony mają taki współczynnik proporcji 16:9. Drugi, który możemy spotkać, bardzo popularny jest to współczynnik 4:3. Jest to starszy współczynnik, jak będziecie oglądali na przykład dziennik telewizyjny. Tam mamy aspect ratio 4:3. Jest to starszy właśnie współczynnik proporcji. Natomiast kinówka zwykle używa proporcji większych, czyli na przykład 21:9. Jest to bardzo ciekawy aspect ratio, bo jest to praktycznie ujęcie panoramiczne i mamy w przybliżeniu 2:1. Tam jest trochę więcej niż 2:1, ale fantastyczne jest to, że można bardzo dużo pokazać na takim ekranie i bardzo dużo szczegółów można ogarnąć właśnie poprzez takie ujęcia. Jednocześnie obraz jest w środku mocno skompresowany, a na zewnątrz pokazuje nam mocną panoramę, także dużo szczegółów wchodzi. Z czym się wiąże ta historia? Wiąże się ona z tym, że chłopcy z Moments, oni wcześniej wprowadzili anamorficzny obiektyw dla telefonów komórkowych, który też był mocno promowany głównie na YouTubie. Produkt, który może się szybko zestarzeć, niekoniecznie, to zależy od tego, jak użytkownicy podchodzą do telefonów. Ale w każdym razie, w tej chwili mamy wejście na Kickstartera. Kickstarter jest to taka forma samopromocji, czy zrzutki, czy Polak potrafi. Jest to forma taka, że użytkownicy, czy widzowie, użytkownicy, potencjalni nabywcy wspierają producenta, twórcę i zrzucają się. I tutaj taką kwotą, którą na Kickstarterze chłopcy wyznaczyli, było 100 000 dolarów. Ona została osiągnięta bardzo szybko. Tak jak patrzę w tej chwili, oni już osiągnęli wartość 280 000 dolarów na ten projekt, na jego start. Genialna sprawa i gratuluję im powodzenia, bo naprawdę fantastycznie, że tak szybko osiągnęli ten budżet. I mamy zapowiedź taką, że już w listopadzie będą dostępne te produkty. Jakie tam są linie produktowe? Mamy mianowicie podstawowe szkło do Mavica 2 Pro, do Mavica 2 Zoom. Mamy komplety filtrów CPL, ale także filtrów ND. I mamy case do telefonu. Taki ultra cienki case, który umożliwia nam montaż w aparaturze z Mavica 2. Faktycznie są też porobione zestawy na stronie Kickstartera. Można kupić je w zestawach na przykład jeszcze z landing padem i z case'em takim dużym na cały komplet z walizką. Są też pojedyncze sztuki i są właśnie zestawy. Ciekawa sprawa, ja też jestem ciekawy, czy w tym momencie, jeżeli będziemy mieli zimę, świat nie wypełnią już ujęcia właśnie panoramiczne dronów. Dodatkową korzyścią jeszcze, o której nie powiedziałem, z użycia anamorficznych tych obiektywów są dodatkowe flary właśnie. Kinowe flary, bardzo fajne. Oczywiście trzeba mieć do tego światło i dobre warunki, bo na ujęciach z Nowego Jorku, które pokazali od strony New Jersey, tam widzimy tylko różnicę w aspect ratio. Te warunki nie pozwalały na to, żeby te fajne flary uzyskać. Chłopcy z Momentum byli też na Islandii. Tutaj mam kilka takich bardzo fajnych ujęć, które można zobaczyć. Właśnie Moment nagrał i pokazał, jakie są możliwości właśnie tych szkieł w różnych warunkach oświetleniowych. Tam praktycznie mało spali, dużo kręcili, dużo jeździli, przemierzyli całą Islandię i pokazali możliwości. Oczywiście, jeżeli popatrzycie na możliwości takich ujęć panoramicznych, można zrobić to też w Adobe, nie tylko poprzez dodanie pasków na górze, tak jak tutaj mamy i na dole, bo gdybyśmy dodali paski w tej chwili na etapie postprodukcji zrobione w PNG, obcięłoby mi głowę, prawda? A tutaj mamy rozszerzenie obrazu w inną stronę, nie poprzez paski, tylko faktycznie poprzez współczynnik proporcji. W Adobe można też zrobić w Premiere Pro taki temat. Link umieszczę pod filmem, żebyście mogli zobaczyć, jak można to zrobić też w Premiere Pro. Uważam, że jest to hit, aczkolwiek szybko mogą wejść jako momentum, jako trend, ale tak szybko jak trend wchodzi, mogą wyjść z tego trendu.
Wartość około $200. Są oczywiście też do tego zestawy. Dobrze, jeżeli prześledzimy na Kickstarterze stronę Moment Air właśnie anamorficznych szkieł, filtrów, ale także case'u, zobaczycie, że mają już 281 tysięcy zebranych pieniędzy. Cały czas ta wartość rośnie. 1400 osób prawie, 1338 osób wsparło, ale jeszcze mają 2 miesiące na zbiórkę. Także 60 dni jeszcze jest prawie do... Cała zbiórka obejmuje 60 dni, jeszcze mamy 58 dni. I tutaj są podstawowe produkty pokazane, ale także ich wycena. Właśnie filtry, zestaw filtrów, szkło w środku i case po prawej. Tu widać, z kim współpracują. Opis całego projektu, czym jest właśnie Moment Air. I jeżeli nie macie Mavica 2, tutaj można też z nimi podjąć dyskusję, mają ankietę, jeżeli latamy innym dronem niż Mavic 2, można takie zapotrzebowanie wyrazić. I teraz są też w ramach tego projektu zrobione bardzo fajnie i to mi się bardzo podoba. Oczywiście tutaj mamy szereg filmów, które pokazują nam, jak to wszystko wyszło. Między innymi ten film z Islandii, który tutaj leci. Pokazują właśnie, jak ten projekt, jak się zakłada to szkło. Składa się z dwóch części. Pierwsza wchodzi z przodu, druga zamyka z tyłu. Jest taka kontra, ultra. Szkło jest ultra lekkie, więc na pewno nie będzie tutaj, przynajmniej tak jest powiedziane, że gimbal nie będzie obciążony nadmiernie i ogarnie sprawę. I też mamy pokazane właśnie filtry do Mavica 2. Całość cech, najlżejsze filtry, jakie w tej chwili się ukazały. Mamy zestawy filtrów 4, 8, 16, 32, 64 z filtrów właśnie ND, ale także mamy filtry CPL. Dla Mavica Zoom i dla Mavica Pro są takie same i anamorficzne mamy tutaj 4, 8, 16, 32 i 64. Pokazany jest też case, który wchodzi elegancko i łączy się też z obiektywem. Jest kompatybilny z obiektywem, właśnie wchodzi elegancko do aparatury. Natomiast w akcesoriach mamy landing pad, battery case i mamy samą walizkę na drona. Zrobione są zestawy, można zobaczyć sobie, jak to wygląda. Na same baterie bardzo fajny też jest case na 4 baterie, czy na huba pasuje. Landing pad jest dla mnie trochę małe faktycznie. Może fajnie się startuje, ale nie jest to dobre do lądowania. I tutaj oczywiście kluczowy film, oczywiście Peter McKinnon jest zaangażowany w kampanię i mamy pokazanych innych YouTuberów, głównie influencerów, którzy są zaangażowani w kampanię. Case kosztuje 25 na telefon, na 29 będzie wyceniany. W tej chwili same zestawy filtrów 99 są wyceniane na 119. Szkło 199 w tej chwili, jeżeli chcemy kupić po wprowadzeniu na rynek, 299. Także widać, że te ceny są dość preferencyjne. I zestaw, bundle tutaj mamy składający się z filtrów, szkła i case'u. 299, cena, którą osiągnie produkt po wprowadzeniu, 429. I już całe zestawy z case'em i z landing padem, jak widać tutaj te wartości są już dosyć potężne, biorąc pod uwagę, że na AliExpressie możemy kupić bardzo dobry pad i bardzo dobry case w umiarkowanych pieniądzach. Tu wchodzimy w wartość $1600, analogicznie dla dwójki Pro 1800. No i właściwie to tyle, jeżeli chodzi o podstawowe rzeczy. Czas pokaże, słuchajcie, na ile wejdzie ten trend na rynek. Oczywiście można zrobić to inaczej, tak jak mówiłem, wykorzystując Premiere Pro. Natomiast fajnie, że będzie taka możliwość wykorzystania panoramicznego szkła już przy Mavicu 2. Szkoda, że nie zrobili tego też dla Mavica Air, dlatego że Mavic Air jest bardzo popularnym modelem. Uważam, że jednym z popularniejszych, jeżeli chodzi o DJI, na świecie, ale na razie mamy
dwa fajne drony, które mogą być zaopatrzone już za $200 w tej chwili, a $300 osiągnie wartość w listopadzie. Słuchajcie, aspect ratio to jest jedna sprawa, ale jakość ujęć i warunki na pewno to jest kolejna sprawa, więc myślę, że nie tylko kierujemy się super sprzętem, ale też warunkami. Czasami jak wstaniecie na przykład, nie wiem, godzinę wcześniej, okaże się, że te warunki są rewelacyjne i na przykład w Adobe Premiere Pro można uzyskać całkiem fajny rezultat też w tym współczynniku proporcji 21:9. I polecam Wam właśnie ten film, o którym mówiłem. Facet pokazuje, w jaki sposób można zrobić ustawienia tego współczynnika proporcji, tak żeby był skalowalny na różnych wyświetlaczach na innych ekranach. Na dzisiaj dzięki. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.